Dobra, więc ja się teraz zabieram za sprzątanie, bo zrobił mi się trochę mały burdel i strasznie mnie to denerwuje. Też dzisiaj muszę podjechać do galerii, zobaczyć co tam ciekawego jest, bo chciałabym pokupować jakieś prezenty na święta. I jeszcze czeka mnie dzisiaj nauka, ponieważ w weekend mam zaliczenie, dlatego też to muszę ogarnąć. No i jeszcze muszę coś zrobić ze swoją fryzurą, bo na razie wygląda ona tragicznie. Właśnie, bo miałam nagrać coś dla Was przy oknie, przy lepszym świetle, jednakże ta lustrzanka jest tak ciężka, że ręce mnie bolą i stwierdziłam, że położę ją po prostu na statywie i coś do Was powiem. Jak już widzieliście, wysprzątałam, wyprostowałam sobie też włosy, więc od razu mi lepiej. Teraz zabieram się za drukowanie notatek, za komplementowanie całego tego materiału, żeby móc się uczyć, ponieważ muszę to ogarnąć, a dopiero później wybiorę się do galerii w poszukiwaniu właśnie jakichś prezentów na święta i ogólnie zobaczyć, co tam ciekawego jest. Mam nadzieję, że coś fajnego znajdę, chociaż różnie z tym bywa, ale na pewno coś Wam pokażę. Ja już materiały sobie wydrukowałam, jest tego dosyć sporo, no ale cóż, trzeba to ogarnąć, więc zabieram się za naukę. Ja właśnie wróciłam do domu i się rozbieram. Nic w ogóle nie ma w tych sklepach, nic nie kupiłam. Mierzyłam tylko jedną spódnicę, to chyba będzie nawet nagrane troszkę. Ale niestety była na mnie za krótka. No, ja bym się źle czuła jednak, więc... muszę sobie jakoś tak chycić. Więc po prostu jej nie kupiłam. No i w zasadzie to nic nie było, więc pojechałam, zmarnowałam czas i wróciłam. Zrobiłam sobie popołudniową kawkę i tutaj czekają na mnie materiały do nauki, zaraz się za nie zabieram. Ale zanim to chciałam Wam właśnie pokazać ten kubek. Dostałam go kiedyś od mojego brata. Jest on już troszkę poniszczony, ale ja od małego mam fazę na punkcie Kubusia Puchatka i mimo, że jestem coraz starsza, to nadal bardzo go lubię i ten kubek strasznie mi się podoba. Dobra, ja się już z Wami żegnam, nie będę się pokazywać, bo wyglądam tragicznie, a mój Dyziu ma atak gryzienia mnie, także do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!